Dobra, lecimy. Okej. Teraz kurwa lepiej z mną współpracuj. Jest już policja. Dobra, aby się udało, kurwa, lać mi się chce. Ustawiają radiowozy, 3 radiowozy są. Skarpeta, powiedz, że chcemy odjechać i ten, i żeby kociatek nie było. Tak, jasne. A puszczę wam jakąś muzykę do napadu, co? YouTube, stary music, co? Stary instrumental. Spokojnie, wsiadaj, chodź tu. Łapy do góry podnosisz, gitarzysto. Dobra. O, w ostatniej chwili się pojawiłeś. Na kolana. Sorry, Logan, za spóźnienie. Nic się nie dzieje, nie jestem Logan, jestem El Scarpeccio. Kurwa, chuj! Jebiąca szkieta. Dobra, tak są na Ratunku! Fajnie masz dzieje. Maskarpione! Dobra, nieważne, poszukam ksywki, ale nie mogę nic zmyśleć. Skietone. A, skietone, dobra! Skietman! Nie wiecie, z kim gracie, skurwysyny! Ratunku! Tak jest, nic się nikomu nie stanie! Hop, hop! A, tak się boję, on mi zaraz spocnie. Rozkładają belki! Ty może auto, kurwa, przystawię, nie? Lepiej już nie wychodź! Spokojnie. Nie no, zrobię to szybko. Kurwa, gitarzysto! Okej, zaczynamy show. A cię jeszcze zamknę. A, boję się. Aha. Gazpacio, ile ci zostało jeszcze? Gazpacio. Kurwa, nie, 10 minut. Okej, spokojnie. Ratunku. Spokojnie, nic nikomu nie stanie. Pomocy! Halo? Co? Nic, nie do ciebie, do psa tu, Tremordo się nie odzywa. Jebany pies. Dobrze, proszę pana, proszę się uspokoić, będę pana negocjatorem. Pomocy. Ale proszę zamknąć na chwilę, proszę pana piękne usta, jeśli mogę prosić. Jasne. Będę pana negocjatorem w dniu dzisiejszym, oficer 3 stopnia Aaron Briggs, numer oznaki 10. Witam serdecznie. Będę do pana negocjować z tego punktu, proszę pana. Proszę wyznaczyć jednego negocjatora z waszej strony. Ja jestem sam, kolega jest dopiero w sejfie, jest nas dwóch. To już pierwsza informacja dla was. Mam dwóch zakładników, a negocjatorem będę ja. Fantastycznie, proszę pana. Na początku chciałbym się dowiedzieć, czy z zakładnikom nic się nie stało i jest z nimi wszystko w porządku. Wszystko jest okej, gitarzysta jest cały, tu mam koleżkę, troszkę spękany jest, ale wszyscy są calutcy. Nic się nikomu nie stanie, jeśli się dogadamy co do wyjścia, naszego wyjścia z banku. Rozumiem się? Oczywiście, proszę pana. Zależy mi na tym, żeby zakładnikom nic się nie stało. Świetnie. Natomiast będę potrzebować od pana, żeby pan miał trochę cierpliwości. Powiedzieli, że na lody mnie zabierają. Cierpliwość? Czego masz takie pizdę? Cierpliwość do czego? My potrzebujemy dokładnie 10 minut na wyjście z banku. I tyle chcę od pana. 10 minut. W porządku, proszę pana. Postaram się, żeby tak było, dobrze? Jasne. Dobrze. Teraz kolejne pytanie do pana. Czego będzie pan żądać za tych dwóch zakładników? Spokojnie, dogadamy się. Na początku chciałbym na pewno stąd wolno odjechać, bez żadnych strzelanin. Żadnego strzelania. Ja nie mam broni, nie będę strzelał, mój kolega też nie będzie strzelał, wy też nie będziecie strzelać. Nazwijmy to wolnym odjazdem. Wolny odjazd, rozumiemy się? Halo? Dobrze, proszę pana. To jest raz. A dwa, nie chcę żadnych kolczatek. Żadnego przeszkadzania w odjeżdżaniu. Kolczatki mają być zwinięte w tym momencie. Dobrze, a pan mi powie, w którym kierunku będzie pan odjeżdżać? W kierunku wschodnim czy zachodnim? Pakowacz! Gdzie będziemy jechać? Pakowacz! Chyba w prawo będziemy jechać, wiesz? Czyli w kierunku wschodnim, tak? Powiedziałem, że wschodnim, tak? Dobrze, fantastycznie. Nie rycz, kurwa, będzie spokój, będzie dobrze. Kurwa, nie rycz. Dobrze, i to wszystko, tak? Proszę pana, za tych dwóch zakładników. Tak, pierwszego wypuszczę za 5 minut, a ostatni, ten, który ma nóż przy gardle, przytulony do mnie, mały łakomczuszek, wyjdzie razem z nami, żeby miał pewność, że mnie żaden snajper, kurwa, nie ściągnie, ani nie odpierdolić jakiejś krzywej akcji, skurwysyny. Dobrze, proszę pana, jednak nalegać na to, żeby pan wypuścił jeszcze tego zakładnika, który... Trzyma pan nóż przy jego... Ten zostaje ze mną, tego bardzo lubię, przywiązaliśmy się do siebie. Mogę wypuścić gitarzystę! Ale w tym momencie, proszę pana. Dobra, gitarzysta, wyjazd stąd! Poszedł już! Kieruje się pan na lewo od banku. Ale stoi pan, stoi pan, stoi pan, nie...
O kurwa, strzelają do niego! Ja pierdolę! Ale Saigon! Rozjebali kurwa tego siwoza z gitarą! Ej, spokojnie, bez numerów! Ja go nie znałem! Ja go nie znam! Halo! Co się stało? Kurwa, pruli do tego siwusa z gitarą! Jak to? Co on zrobił? Chłopie odjechał, on jest jakiś pojebany! Ale czemu odjechał? Chłop jakimś... selenynowym samochodem! Ale naszym autem? Nie kurwa, selenynowym! Nasze jest czarne, nie dojebańcu pierdolony! Pakuj do torby te zatwierdzone pieniądze, mnie wkurwiaj! Panowie, uspokójcie się, Zamknij mordy, nie płacz, kurwa, bo ci zrucham starego tym nożem, rozumiesz mnie, kurwa? Panowie, spokojnie, spokojnie, wszystko idzie... Przepraszam, jestem spokojnie, ten zakładnik, ten siwy z gitarą, absolutnie nie jestem z nim powiązany. Nie to jest go, jakiś tak? Pojeb, nie znam go! Gitarzysta dobra. Zajebany, zerwaliśmy go z molo, jak grał na gitarze, kurwa! A teraz uciekł, jak popierdoleniec! Dobra, rozumiem. Rozumiem, że panowie będą chcieli tym pojazdem czarnym odjechać. Tak, tak, czarny jest nasz. Będziemy jechać na zachód, tak jak powiedziałem wcześniej. I ten dobra. Kurwa gościu w zajebanej koszuli jeansowej z Levisa wychodzi ze mną. Wychodzimy dopiero razem, żeby nie było żadnych snajperów. Nie dam się zestrzelić, kurwa. Kto was jest w środku? Jestem ja, czyli ja i mój ziomek w sejfie, który pakuje kasę, kurwa, w torbę, skurwysynu. I zakładnik jeden, tak? I zakładnik jeden. I ogólnie nasza trójka tu jest. Trójka nas jest. Dwóch napastników i jednego zakładnika. Ale bądźcie fair, bo ja wypuściłem jednego zakładnika, więc nie róbcie żadnych numerów, bo był potężne gardło. Spokojnie, spokojnie. Pan się uspokoi. Nie rycz, kurwa. Powiedziałem, kurwa, nie rycz, bo ci zajebę, kurwa, się skończy. Co pan by chciał za wolność zakładnika? Tak jak wcześniej powiedziałem, ustaliliśmy, pierwszy zakładnik, kolokwialnie mówiąc, kosztował mnie zdjęcie kolczatek. A ten jest moją podstawą do tego, że wolno sobie odjadę bez żadnych strzelanin i szarpanin. No dobra. Czyli jesteśmy umówieni jak koledzy, tak? Jak fufle. Bo co? Muszę ustalić to z dowodzącym akcją? Kurwa, dyskutowaliśmy już na ten temat i było wszystko klepnięte. Tak, ja myślę, że to nie będzie problem, ale tak jak mówię, muszę przekazać informacje. Kurwa, znasz Czubakę? Czubakę oglądałeś? Mów, kurwa, czy oglądasz Czubakę? Oglądasz Czubakę? Tak? A ja, kurwa, nie oglądałem. Będziemy kurwa tango tańczyć z kurwy synu za chwilę. Zobaczysz, wszystko się dobrze skończy. Oni nas wypuszczą, będziemy mieć miliony na koncie, będziemy ruchać dziwki, a ty będziesz miał myśl z tyłu głowy, że przyczyniłeś się do wielkiego skoku na bank. Nic się nie stanie. Jesteś tylko manekinem, kurwa, rozumiesz? Manekinem wystawowym, który musi tutaj pokazywać do sprzedaży różne rzeczy. Nic, kurwa, się nie stanie. Nie wkurwiaj mnie, rozumiesz? Swemu? Tak. Jak zobaczę to jakiś SWAT, kurwa, inny jakiś komandosów zajebanych Rainbow Sixy, to normalnie kosa mu leci w bebechy. Wyjebane w to mam. Ładnie pachniesz. A w koszulach, kurwa. Idzie prokur ten. Komanczo jebany, kurwa. No, Steven spokojnie, Douglas. Spokojnie, proszę pana. Spokojnie. Tak? Okej. Okay. I jak pan gubernator się zgodził, kurwa, na moje żądania? No, pod małym warunkiem, że zakładnik z nami porozmawia. Okej, okay, w takim razie jeden z was, ale bez żadnych numerów. Co to kurwa lata? Co to jest za helikopter? Niech on zejdzie mi z oczu! Bo go poznę! Żadnego strzelania z helikopterów! Może jeden z was podejść tu blisko pod szyby i pogadać sobie z zakładnikiem. A jak coś odpierdolicie, to Hugolina kurwa wyleci helikopterem w powietrze stąd, rozumiesz? No, mają helikopter! Mają helikopter! Dobra, wyjebałem to! O nie, kurwa mać! Nie, uda nam się! Śmigło chuje będą kręcić, a nie śmigłem! Dobrze, pan zakładnik mnie słyszy? Tak. Na pewno? Tak! A pan mnie słyszy czy nie? Kurwa! Słyszę pan. Wszystko w porządku, wiesz pana? No jak pan widzi, kurwa nie! Wszystko jest w porządku przecież, tylko jest mała wymiana zakładnika, dobra. nie buracz. Potrzebuje pan pomocy medycznej, jedzenia, nie, picia, nie. Jakichś leków? Nie, dali mi lody. Lody pan dali? Nakarmili mnie. Co za lody były? Waniliowe! Waniliowe tylko? Pomożecie mi czy nie?
Oczywiście, że pomożemy. A co na przykład lubię lody wanilowe z połączeniem czekoladowych albo orzechowych? To jest taki fajny kontrast. Kurwa, panie, co pan mi pierdolisz? Pomóż mi! Ja staram się, że... Wyjdziesz stąd, spokojnie! Wszystko jest dogadane, że wyjdziesz. Potrzebujemy jeszcze troszkę czasu. Ile potrzebujemy czasu jeszcze? Ciapa? Ciapa? Minuta! Minutka jeszcze. Minutkę, dwie minutki, będziemy wychodzić. Spokojnie. Dobra. I na zachód będzie jeżdżać, tak? W stronę plaży. W prawo będziemy jechać. W nasze prawo. W wasze prawo. Okej. Okay. To jest wschód. Tak, no wschód. Powiedziałem, że wschód. Znam się. Dobra. Da pan mi chwilę. Wszystko gotowe? Halo? Tak. Wiem, ale chodzi o policję. Chcemy wychodzić już. Musimy dać panowi jeszcze chwilę. Musimy zatankować radiobus, bo paliwa zabrakło. Zatankować? Dobra, czekamy. Panowie jakiś problem mają? Mamy wszystko, wszystko jest, catering zapewniony. Tak, zarzuć tutaj. Co pan będzie jadł? Co będę jadł? Wszystko co najlepsze, kawior. Jak się uda, to kawior dzisiaj wpierdalam. Mhm. Cztery prostytutki robią za stolik, ja będę w dupce kawior z nich. A jak nie wyjdzie, no to wiesz, no kiciowe żarcie. Okej. Okay. 60 tysięcy brudasów mamy przy sobie. No dobra, chłopak, jak tam z tym paliwem? Zjadą, spokojnie, już kanister mają. Dobra, kurna. Pili już kanister, dobra, widzowie, może się uda zrobić super napad. Czemu tam są kolczatki? Czemu tam są kolczatki? Gdzie? Po prawej stronie. To słup leży. A kto? Po lewej są, widzę, kurwa. A gdzie jedziemy, kurwa, z dredami? Gdzie jedziemy? Dreciarzu zajebany. No to w prawo są, kolczatki nie ma. A, dobra. Blokowane przecież. Musisz uważać, bo oni chcą nas wykiwać chyba. No nie, no powiedzieć, że idzie w prawo. No macie... Na prawo potrącą, więc musimy czysto. Tu jechać od razu w prawo. 10-2. Pojedziemy za bank, spokojnie. Tak, wiem. No. Dobra, widzę, że już biegnie z tym kanistrem. W końcu dobrze, stacja jest niedaleko. Mamy też panowie, jak potrzeba? No bo nam się paliwa skończyło w radiowozie, no. My na was czekaliśmy, to wy poczekajcie na nas. Kurwa, dobra, dajcie mi chwilę. Idę się wysikać. Dobra. Wszystko w porządku? Wszystko okej, okay. Chcemy już wychodzić. Ile czasu? Mamy jeszcze? Halo? Chcesz wychodzić? Mogę wyjść? Moment. Koszula, jeden fałszywy ruch i jesteś dobra, rozjebany. Przestawimy radiowozy, za chwilę będziemy mogli opuścić. Okej. Okay. Ale jeszcze poczekam. Czy pani wychodzi? Okej. Dobra, chłopak, jeszcze chwila. Okej. Okay. No ale denerwuje się trochę dredziosz, wiesz? 10-2. Dobra, panowie, powoli możecie wychodzić, zostawcie zakładnika po prawej stronie. Okej. Spokojnie. Nic ci się kurwa nie stanie. Zostajesz tutaj sam, do zobaczyska. Spadajmy stąd! Jocie kryca, fix! Zostawił nam drogę! Czekaj, patrzę, czy nie ma kolczatek. Nie ma kolczatek, wynegocjowałem to! Jestem dobrym negocjatorem! Jadą za nami! Raz, dwa, trzy radiowozy! I helikopter! Mów, kiedy wysiadać, dobra? Nie. Okej, okay, już nie muszę dawać tego zjebanego głosu. Oby się udało. Są blisko. Jasne, skup się, wyluzuj się, po prostu się wychilluj. Helikopter nad nami, stalowy jazd, są T-64. Spokojnie. Co ty? O ci kręca, ale ich zrobiłeś. Jesteś naprawdę dobrym rajderem. Wow. Wow, rzeczywiście znasz całe miasto, dreciarzu jebany. Ty już ich zgubisz, stary! Wow! You fucking crazy, boy! Jedziemy teraz na przesiadkę. Co mówisz? Jedziemy na przesiadkę teraz. Tak jest, przyjąłem. Ej, na plecach nie ma nikogo! Bardzo dobrze! Ale jest helikopter, ale jest helikopter. Jest helikopter, tak, T-28 i z tyłu radiowóz. Lata, ale lata jebany. Jak stary, kurwa, na weselu, po sali weselnej. Wow! Uff, uważaj. Uważaj, OG. Stay focused, boy. Wow! Czysto za nami? Czysto? Nie wyjechał? Świetna robota, OG!
Jak ty ich zgubiłeś, stary? Chciałeś, kurwa, to? Kurwa, spokojnie. Ty, no stary, oni są zgubieni. Ale jaja. Ale kozak! Udało się, dredziarzu! Jest! Jebać was, kurwa, psy! Kozacko! O nie? Słyszę. Cicho. Wiedzą, że tu jesteśmy, cicho. Helikopter dają znak, nie? Jesteś najlepszym rajderem, jakiego znam. Wow, jak ty się przemierzysz po tym mieście, niczym wąż po dżungli. Rozdupczasz miejsca, gdzie ktoś śpi. Ujebany mam w nich, że tu śpi. Okej. Z helikoptera na niczego, wiesz. Jasne, jasne. Okej, coś się pojawiło? Nie. Wow, wjeżdżaj, go czekaj przez chwilkę. Tu się kończy nasza podróż autem. Tu? A, ale miała być przesiadka! Wyjebane w tą przesiadkę, chodź. Poczekaj! OG! Wracamy się z helikopter, szybko! Kurwa! Do samochodu się wracamy? Tak. Kurwa, ja tak nie biegam! Widział cię? Tak, nie wiem. Mamy dużo czasu. Ale ty już ich zgubiłeś tam wcześniej, świetnie! Wow, wow! Wow, uważaj, kurwa! Zaraz tam pierdolnie! Wow! Ty uważaj! Wow! Wow! Gdzie my, kurwa, jesteśmy? To stare lochy, kurwa, wujka Izaaka! Kurwa, nie zalej się auto! Ej, kiedyś tu uciekałeś przecież z księdzem, ty byłeś wtedy? Tak, to jest to miejsce! Tak. Ile tam było? 60 tysięcy? Nie. 120 tysięcy. Ja pierdolę, zarobisz mi 120 patyków! Ja pierdolę! Tak jest! Jak to wybiorę, to spłacę cały dług! Mogę od nowa zacząć życie! Plecak pełen cashu właśnie mam! Kurwa, wiesz czemu zobaczyłem, że jest helikopter? Bo zobaczyłem cień, kurwa, na ścianie. A widzisz. Nieźle teraz kminiłeś. Tylko żeby nie zamoczyło nam naszych banknotów! Spokojnie. Udało się. Nie wierzę w to, ale łatwo, ale proste to było. Oklikałeś, objechałeś ich. Dobra, teraz tak. Tu się rozbieramy i wychodzimy. Okej. Czy nie? Czy czekamy jeszcze chwilę? Możemy w sumie wyjechać autem po prostu. O kurwa, w końcu. No, mam wszystkie rzeczy. Yeah! Tak jest, teraz trzeba sobie piątkę przybić, jak w tych filmach gangsterskich. Yeah! Właśnie tak, kolejna kasiora zrobiona. That's how puppet, garnuchu. Spadamy stąd. A tamten plan zostawimy na później. Właśnie tak. Najlepsze to właśnie ucieczki na spontanie. Nie wiem, czy nie powinniśmy jeszcze chwilę tam zostać. Ale piękny widok. Co jest taki sam jak zwykle, ale jak ma się 60 koła, wszystko lepiej wygląda. Halo? Dawaj, jak uciekłeś? Nawet planu nie używaliśmy. OG jest zajebistym kierowcą. Udało się bez najmniejszego problemu. Co ty pierdolisz? $120,000 zarobione. Właśnie, co ty gadasz? No właśnie wcinam kawior z dupy dziwki ukraińskiej. Ale pychota, nie no. Siadła. Właśnie zdupcyliśmy. Wychodzimy z kanałów. Helka tam lata, szybko! Helka tam wiedzą, lata, wiedzą, kim jesteście. Gdzie? Nie wkręcaj mnie z helikopterem. Helka nas widzi, Helka nas widzi. O kurwa, gdzie przysiadka, przysiadka, ej! Ale nie mam wytrychu! Dobra, słuchaj, chodź! Ej, widzi nas, kurwa! Ej, daleko jest do przysiadki? Dobra, ja tu zostawiam ten, torbę z 60 koła. O, fuck! Fura! O! Kurwa! Nie ma helikoptera ze mną już. No, halo? Jak tam?
No ja nie słyszę. No ja też nie widzę helikoptera, zgubiłem go. Ale on jakby został nad tobą, wiesz? Tak mi się wydaje, wokół mnie go nie ma. Jadę się gdzieś przebrać. Czekaj. No u mnie też go już nie ma. Nie wiem, ale on nas widział, może to nie, wiesz, nie pomylił nas, kurwa. Nie no, zawisnął, kurwa, prosto nad tym. No właśnie nad widziałem. Stacją. Jak to możliwe? Dobra, ogarnijmy się i się za chwilę spotkamy. Idę schować dobra. Kasę. Nara. Kurwa, jebany żywopłot. Kurwa, skąd ja furę tu wynajdę? O, przede mną jest przecież ten. Taksówkarski zakład. Sprytny Logan Cappuccino, właśnie tak. Spokojnie, bocznymi drogami. Nie! Kurwa, au! Nie! Kurwa! Jak to jest możliwe, że z takiego małego urwiska dał się zabić? Kurwa. Halo. A, spadłem, kurwa, z jakiegoś jebanego drzewa. Co ty pierdolisz? A, czy z drzewa, z urwiska. Kurwa, kostkę mam skręconą. Ale gdzie ty jesteś? Jestem pod takimi rurami. To jakbyś kanałem jechał, woda tu płynie, nie? Tak, chyba wiem. Dobra. Wiesz, i to są takie rury, stary. Niedaleko tego miejsca, gdzie byś... A, wiem, dobra, wiem gdzie. To taki most, Mara. No, czekam tu. A. Nie! Tylko nie psy, żeby tu podjechały. Błagam, tylko nie psy, tylko że to będzie karetka. Dobra, jadą w kilku. Jest karetka. Karetka. I chyba karetka z psami. Hop. Dzień dobry, tutaj na dole, halo, maleńka. Widzę. Górską wycieczkę sobie urządziłem i kamień, spadłem na kamień. Ugrzązła mi noga tutaj, nie mogę jej wyciągnąć. Spokojnie, tu jest elegancko, możesz zejść. Oho, halo, jest pani cała? O, w końcu mnie ktoś znalazł. O, mówiłem, że na siebie wpadniemy znowu. Nie mogę jej wyciągnąć, może pani mi coś pomóc ten kamień przesunąć? Spadłem z góry i tak się wślizgnąłem pod kamień, że nie mogę wyciągnąć nogi. O, dawaj, trzy. O Boziu. Pokażę tę nogę. Ała, niech pani to zobaczy. Ała. Pieczę jak skurwysyn, akurat jak co wieczór, co podwieczór można powiedzieć, przechadzałem się tymi terenami, trenuję wspinaczkę zawodową, niestety Los Santos mało ma wzgórków, wiesz o co mi chodzi, nie? No i tu, wiesz, spindrałem się i poślizgłem się i a jak wykurwiłem to i nie roz. Czekuję się do zawodów właśnie, wspinaczkowych. Ciężko jest, ale chyba będę mógł stanąć albo na tej nodze. Podaj mi rękę, koleżanko. Moment. Okej. Okay. Oh yeah, tak jest. That's right, baby. O to właśnie chodzi. Możesz troszkę ponad kolanką podjechać tą rączką. Tak, śmiało ponad kolano. Widzisz, na pachwinie. Tak, na pachwinie też chyba coś się odgniotło. Pani mi tu wykonuje masaż nogi, za chwilę oddzwonię, okej? Okay? Miałem wypadek. Dobra. Wszystko jest okej. Okay. Okay. No wszystko, i cześć, kapelan. Wszystko okej, okay, tylko tu miałem mały wypadek, spadłem ze skarpy, babeczka mi tu, znaczy pani doktor mi tu masuje nogę. Zaraz będę gotowy do akcji, za chwilę się zgadamy. Dobra, to jak... No dobra. Okej. Okay. Jak pan się czuje? Trochę dobrze, no lepiej na pewno. Tak. Po chwili opuchlizna schodzi, laska pomasowała dwa razy i z opuchlizna schodzi. Doktor House normalnie. Aż tak powiem, ma pana kto stąd wyciągnąć? Dam radę. Babciu, włączaj już te pokemony. Tam do przodu przejdę się prostą drogą i będzie git. Spokojnie, poradzę jest sobie. Jest pan w stanie sam iść? Pewnie troszkę pokosztykam, ale wszystko się ułoży, będzie git. Dziękuję, że pani w ogóle mi pomogła. A dałaby pani jeszcze jakiś lek przeciwbólowy, czy mam się zgłosić jeszcze do lekarza dzisiaj, czy jutro, jak to będzie wyglądać? Mogę panu dać teraz tabletki? Mhm. I jeśli po prostu panu opuchlizna jeszcze nie zajdzie, albo znowu się pojawi... No w nogi opuchlizna schodzi, ale jak cię widzę, to on się indziej się pojawia. Albo będzie pana boleć noga, to proszę się zgłosić na prześwietlenie. O, ja mam nadzieję, że zaboli, jutro się zobaczymy znowu. Mrs. Paramedic Lucy, tak? Luki. Nie. Majka? Nie.
No to przecież się poznaliśmy chyba dzisiaj w szpitalu, co? Operowałaś mi nogę. Nie. Był ty... To nie znamy się w takim razie. Jestem Logan, Logan Cappuccino, miejscowy wirażka, sprzedaż, handel, handlarz, można powiedzieć, marketingu robię. Wykonuję dla firmy, można takie powiedzieć, zlecenia. Robimy kampanie reklamowe. No nieistotne, a ty jak się nazywasz? A poproszę dowód? Dowód, już panie daję. Proszę bardzo, niech pani sprawdzi, Logan Cappuccino. Miejscowy taksówkarz, też mam firmę taksówkarską. A pani to... O, nie ubezpieczenia, miałem problemy finansowe, zabrali ubezpieczenie kilka tygodni temu. Jeszcze mam sprawę w sądzie o to, kłócę się o odszkodowanie. A to wymagane to ubezpieczenie, tak? Mhm. No to niestety chyba będziesz musiała mi wlepić ostrą karę. Ale czy musimy bawić się w tę formalność maleńka? Niestety tak. Niestety tak. A jak cię zwą, pani doktor? Na ten moment to będą 2000 za brak ubezpieczenia i... A jakbym ci dał na przykład z mojego plecaczka 3000 dolarów, ale brudnej gotówki i zapomnimy o sprawie? Słucham. Mówię, że w tym mieście banuje bezprawie. Bezprawie, w tym mieście banuje bezprawie. Tak, tak. No dobra, niech będzie 2000 dolarów kary grzywny, jasne, kumam. Proszę bardzo, tutaj pan już dostał fakturę na konto. Okej. Czy już po wszystkim nie da się tego cofnąć, tak? Niestety. A, szkoda. No nie, no to ja pójdę w swoją drogę. A jeszcze bym mógł znać twoje imię? Katrina. Katrina. Bardzo ładne imię, Katrina. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Katrina. Właśnie ta.